Myślenie jest przereklamowane, a czucie uczuć niedocenione. Dzisiaj wdzięczność versus bliskość ze sobą. Wdzięczność jest sposobem myślenia, bliskość jest uczuciem, które czujemy, kiedy chcemy się ze sobą czymś podzielić. Ja właśnie czuję bliskość ze sobą, bo podzieliłam się pięknym spacerem, a kiedyś latami leżałam w łóżku i uważałam, że nic mi się nie chce. A wdzięczność to jest takie poczucie, że trzeba na coś zasłużyć. Że muszę być wdzięczny za coś, a uczucie bliskości ze sobą chce się ze sobą podzielić taką, jaką jest. Czyli jeśli wrócę do uczucia zaufania do siebie z poprzedniego nagrania, no to uczucie bliskości to jest, podjęłam decyzję, jestem tu, gdzie jestem i nadal chcę się ze sobą dzielić tym, co mam. Nie myślę o tym, czego nie mam, tylko dzielę się ze sobą tym, co mam. Uczucie bliskości jest naprawdę piękne, kiedy wychodzimy z iluzji, że coś nam się należy albo nie zasługujemy. Chcę się ze sobą podzielić, taka, jaka jestem teraz.